Kiedy małgorzata Socha poznała Krzysztofa Wiśniewskiego, miała zaledwie 16 lat. W 1996 roku spędzała z rodzicami wakacje w nadmorskim darówku, gdy wpadł jej w oko starszy o trzy lata przystojny ratownik. Początkowo wydawało się, że ich znajomość nie ma przyszłości. Po wakacjach rozjechali się do swoich rodzinnych miast, Socha do Warszawy, a Krzysztof do Piły. Nie zapomnieli jednak o sobie. Jak potem wspominała aktorka, cytowana przez Wiwę, Wiśniewski dzwonił do niej z budek telefonicznych, wiedział dokładnie, gdzie są takie, które się zacinają i z tego powodu można rozmawiać dłużej za te same pieniądze. Dzięki telekomunikacji jesteśmy dzisiaj małżeństwem. Ich uczucie na dobre rozkwitło po studiach. Przełomem okazała się Wigilia, którą mieli spędzić z rodzicami Krzysztofa. Socha już wcześniej czyniła czytelne aluzje, mające naprowadzić ukochanego na myśl o ślubie, jak wspominała w wywiadzie dla Twojego stylu, towarzyszyło jej silne poczucie, że trzeba się na coś zdecydować, bo inaczej obiecująca znajomość rozejdzie się po kościach, czułam, że jeśli nie weźmiemy ślubu, to się rozstaniemy. Nie chciałam już dłużej żyć w niezobowiązującym związku. Powiedziałam stanowczo, chcę być Twoją żoną, chyba potrzebował takiego impulsu. Ziarno, Zasiane przez aktorkę. Wykiełkowało akurat w święta, jak wyznała Socha Izabeli Janachowskiej w programie Wedding Dream. W wigilię Krzysztof pojawił się w jej rodzinnym domu z dwoma bukietami kwiatów i małym pudełeczkiem. Jeden bukiet był dla Małgorzaty, drugi dla jej mamy, a zawartość pudełeczka wywołała taką konsternację, że aż musiała interweniować mama aktorki. Była oszołomiona tą sytuacją. Zaczęłam się historycznie śmiać. Moja mama wzięła sprawy w swoje ręce. Po prostu wzięła ten pierścionek, założyła mi na palec i powiedziała: dobrze, dobrze. Ładnie wygląda, pasuje. Małgosia się zgadza. Do rodziców Krzysia jechałam jako narzeczona. Czas jednak płynął, a data ślubu wciąż nie była wyznaczona. Po kolejnych ponad dwóch latach, gdy aktorce przestał odpowiadać status wiecznej narzeczonej, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Jak wyznała w programie Wedding Dream, sama znalazła odpowiednie miejsce, zarezerwowała termin i poinformowała o tym narzeczonego. Wróciłam do domu i powiedziałam Krzysiowi, że jest termin na 5 lipca 2008 roku. Socha, w rozmowie z Janachowską, przyznała, że był to test dla ich związku. Gdyby ukochany zaczął kręcić nosem, miała w zanadrzu drastyczny plan awaryjny, myślę, żebyśmy się rozstali. To by był dla mnie sygnał, że chyba nie traktuje do końca poważnie tej relacji. Wiśniewski jednak w odpowiedzi na jej komunikat, dotyczący daty ślubu, poszedł wybierać garnitur odpowiedni na tę okazję. I tak od słowa do słowa, 5 lipca 2008 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Od tamtej pory zdążyli dochować się trojga dzieci i zamieszkać w ogromnym domu pod Warszawą, którego budowę Socha osobiście doglądała. Prace budowlane i wykończeniowe trwały kilka lat, bo aktorce bardzo zależało na tym, by obyć się bez kredytu. Od czasu przeprowadzki, Socha z okazji każdych świąt olśniewa coraz to bardziej pomysłowymi dekoracjami. W tym roku choinkę ubrała już trzy tygodnie przed Wigilią. Jednak ważniejsze od przystrojenia domu są emocje, jakie towarzyszą świętom, i wspomnienia, jakie przywołują. Aktorka wciąż lubi wracać myślami do wydarzenia sprzed lat, które zmieniło jej życie. Jak wyznała w wywiadzie dla Vivy, jestem wdzięczna losowi, że jesteśmy taką parą. Mnie to daje oddech i poczucie, że są inne rzeczy, ważniejsze. I często sprowadza mnie to na ziemię, zobacz też. Małgorzata Socha podjęła tę decyzję razem z mężem. Staramy się, pomponik ekslusive, Socha tuż po Mikołajkach zaszalała w kuchni. W takim anturażu jeszcze się nie pokazywała Małgorzata Socha na premierze akademii pana Kleksa, zachwyciła na czerwonym dywanie.